Panie trenerze, no nie zaczęliśmy najlepiej tej rundy. Pierwszy mecz przegrany. Rozmawiał pan z drużyną. Wyciągaliście wnioski? Oczywiście wczoraj mieliśmy dłuższą analizę tego meczu. Oczywiście nie robimy tragedii, bo może nie można było zakładać, że, że można było zakładać, że to jest ciężki teren. Wynik, taki, taki suchy wynik, jest, jest bardzo wysoki i, i moim zdaniem krzywdzący nas, bo bo my mogliśmy nawet rozpocząć ten mecz strzelając jedną lub dwie bramki w pierwszej połowie. No ale suma sumarum wynik jest. nie zmienimy go. możemy tylko myśleć o tym, na co mamy wpływ. Mamy wpływ na to, żeby wyciągnąć wnioski mamy wpływ na to, co będzie w tym tygodniu i, i jak się po zaprezentujemy po prostu w weekend. Jedna przepraszam, jedna, jedna dobra, najważniejsza rzecz to jest taka, że na pewno nie pokazaliśmy swojego charakteru i, i tego, jak ta drużyna będzie grała w następnych meczach. No właśnie, jak przygotowania teraz do niedzielnego spotkania zmieni się coś w składzie? No to zobaczymy. Ehm, też e, mamy jakieś tam mikrourazy, zobaczymy, jak czy chłopcy m, się z, m, wyleczą do tego czasu, więc to też może mieć wpływ na, na zmianę w składzie. E, Mumu dostał czerwoną kartkę, więc e, na pewno nie będzie, brany, nie będzie mógł być brany pod uwagę, więc tu już będzie też pewna doszada. Pewna Myślę, że, że będzie kilka zmian, dlatego że też wiemy, że może są na ławce, byli na ławce zawodnicy, którzy też zasługują na to, żeby, żeby pokazać się i, i żeby dać im szansę. Przeprowadziliśmy też można powiedzieć transfer last minute. No, jeszcze jeden nowy zawodnik, coś więcej o Martinie. No, Martin jest tutaj. Znanym no, zawodnikiem, miał bardzo dobrą rundę w, w suwałkach. E, no, jest to zawodnik środka pola, też przez to, że no, nie wiemy, jaka będzie absencja Mohameda, to, to też troszkę w tym, w tu musieliśmy się zabezpieczyć. E, był temat, szybko podjęliśmy decyzję. Wierzę w to, że, że, że Martin tutaj. E, powtórzy co najmniej tę rundę, którą miał i, i nam pomoże.